Informacja z zagranicy. Dramat na wyciągu. 16-latek dostał zawału serca. Podczas jazdy wyciągiem krzesełkowym 16-letni Mateo Genta nagle źle się poczuł. Towarzysząca mu kobieta próbowała ratować nastolatka. Chłopak trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie i zapadł w śpiączkę. Wkrótce potem zmarł. Tragedia rozegrała się w niedzielę na wyciągu krzesełkowym włoskiej Prali w regionie Piemont w prowincji Turyn. Chłopak przyjechał do Prali dzień wcześniej z przyjaciółmi i kolegami ze szkoły oraz matką jednego z nich, aby spędzić weekend na nartach. Grupa miała już za sobą kilka udanych zjazdów. Dramat rozegrał się w drodze na szczyt. W dwuosobowym wózku siedziała mama jego przyjaciela. To ona zaalarmowała, udzieliła pierwszej pomocy. Zobaczyła, jak Mateo nagle się wyprostował, a potem stracił przytomność. Kobieta nie mogła zrobić zbyt wiele. Musiała czekać, aż dojadą na szczyt. W międzyczasie usiłowała reanimować chłopaka. Powiadomiła także służby, które czekały już na końcu wyciągu. Tak ratownicy użyli defibrylatora, który na kilka minut przywrócił czynności życiowe 16-latka. Chłopak został przetransportowany helikopterem do szpitala w Turynie. Tam okazało się, że zapadł w śpiączkę. Zmarł w czwartek. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shot Joker.